Awantura o kasę 67, co? Nie, 8. Spartiatik! Tak, Lukaszu. Jeszcze motek starczy. Na parę odcinków. I tam? Damski team? Co tam ten łysy siedzi? Dobry wieczór, Krzysztof Ibisz, witam Państwa w awanturze. Co sądzę o AH66? Doskonała licytacja. Zruszam się, jak to widzę. Jak najlepsza współpraca w grupie. To są siama, chodź. Drużyn, które wygrywają nasz program. A oto 12 bohaterów naszej gry. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdym. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali piękna się wiedzą. Też każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy nie, tequila. Graczy nie pisz tego. Niemieccy to Piotr Łapkiewicz, technik mechanik. Nie pisz tej historii. Orski, nawigator, oro, oro. Marianna List, nauczycielka polskiego i rosyjskiego z niewiadoma. Nie, wspieram. Student informatyki. I wspieram naraz. Zieloni to cała drużyna z Poznania. Nie, nie piszcie. Zbigniew Hełminiak, technik budowlany. Kapitan drużyny Agata Hełminiak, studentka fizyki. I Marcin Kresiński, technik ekonomista. Żółci dzisiaj to Rafał Kowalewski, student informatyki i ekonometrii z Ostrołęki. Kapitan drużyny Marek Moskwa, nauczyciel angielskiego. Nie wspieram! Maciej Saturnus, sprzedawca z Katowic. I Bogdan Jagiełło, żeglarz. O, Jagiełło, wspieram. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu. Czy jest Kitsune? No jest, jest. Napisał wspieram przed chwilą. Z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto pusta jeszcze loża. A my witamy naszą mistrzowską drużynę. Witam, babo. Dariusz Duda, Jerzy Kasiński, Jakub Grudzień, Bartłomiej Rzepa. Czemu by posądzą o wspieranie Rosji za oglądanie tego? Kingdom Rush? Powiedz mi nie jeden. Czyli za... Kiedy miał być Wiedźmin? Pod koniec sierpnia, tak? Nasi mistrzowie wygrali do tej pory we wszystkich swoich... Już dziękujemy, bardzo dziękujemy. Nasi mistrzowie wygrali do tej pory we wszystkich awanturach o kasę 101 302 złote i 2 samochody. Nice. Prawie 200k. I trzeba powiedzieć, że nasi mistrzowie wyglądają jak ludzie, którzy są w permanentnym szoku. Jakby nie dowierzali, to prawda, że tak no. Dobrze idzie. Czy tak jest cały czas, panowie? No, ta sytuacja nas trochę przerosła. Nie mieliśmy takich oczekiwań w stosunku do naszego występu tutaj w tym miejscu. No i... Ale każdą wygraną przyjmiemy. Czyli nie jesteście znudzeni sukcesem? Absolutnie, absolutnie nie. I bardzo słusznie. To jest często tak, panowie... Co to jest w dupę za emotka szok? Co to w dupę jest? Że drużyny, które już długo nie zasiadają ptaku. W loży mistrzów, mówią, że jest taki moment, kiedy przychodzi rutyna, przychodzi dekoncentracja i drużyna popełnia błąd. Myślę, że mamy to już za sobą. Mieliśmy taki program, którym uratował nas błąd przeciwników i myślimy, tak, że już nie dochodzimy do czegoś takiego. Ja muszę powiedzieć, że raz zdarzyło się w naszym programie, że obecni tutaj mistrzowie wygrali finał nie odpowiadając na żadne pytania. Nie, nie, nie. Tak też bywa, także no przede wszystkim to jest dobra drużyna, świetne licytacje, tak. Rozległa wiedza. Zgłosiłem się do awantury. Także jest, więc wszystko w porządku. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Witamy. Nasi mistrzowie... W finale zmierzą się z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie wygrają, to po raz 8 będziemy gościć ich w loży mistrzów. A jeżeli im się nie powiedzie, to zabiorą swoją pulę i ustąpią miejsca w loży nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Powiedz mi nie. To minie... Otrzymują po 5000 zł. Są to pieniądze, które witaj, służą... Witaj, od razu gdy zobaczyłem wpis internetowy, zacząłem rękoczyn.
Jerry, zacząłbym rękoczyn, jakbym suba zobaczył obok twojego niku, a tak to... Państwu do licytacji. A ja mam przed sobą koło, na którym jest 31 kategorii pytań. Po wylosowaniu kategorii rozpoczniemy licytację. Ta drużyna, która ją wygra, odpowiada. I jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mam 6 pytań w pierwszym etapie gry i ta drużyna zmierzy się z mistrzami w finale, spin, która po 6 pytaniu spin, będzie miała spin. Więcej pieniędzy. Witamy w grze wszystkie drużyny. Dobra, niech jakiś team krzyknie w bank na start i odpadnie. Drugi teamnik dostanie karę i tyle. Polak Polakowi Polakiem. Dzięki Scheider za 17 lat. To ja dam za niego dla siebie. No i... Na dobry początek mam dla państwa historię Polski. O, usiadam. Baczność. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i jakie są państwa propozycje? Zieloni 300. Zieloni 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. 500. Żółci 500. Zieloni 600. 700. 700. 900. Ostro czy lekko? Po raz drugi 700 po raz 800. 900 proszę. 1000. 1000 od niebieskich po raz drugi. 1000 po raz 3. Daj. Zielona się nadaje. Udało się wygrać niebieskim. 2400 zł w puli tego pytania. Szansa na przewagę na początku pierwszego etapu. W którym wieku powstał statut Łaskiego, zbiór praw, ustaw i przywilejów szlacheckich? 15. 1506. Co? Tak mi się wydaje. 16, w którym wieku? Tak, to jest w 16 wieku. Tak. Odpowiadam, ja. Nie, no, tak, odpowiadam, w 16 wieku. Pani Marianno. Tak. Potwierdzam. Który to był rok? Potwierdzam. Donosi. Który to był rok? Słucham. Który to był rok? 1506. Idealnie. Dobra, byłem blisko, tak? Parę lat wcześniej bym trafił. Autor przewidział pytanie o wiek. Nie chciał pytać dokładnie o rok, ale proszę, pani Marianna wiedziała. Pani Marianna, skąd taka dobra wiedza z historii? No interesuje się trochę historią. Wtedy. Trochę uczyłam. Historii właśnie, i tak? Tak, w ogóle no, uważam, że każdy Polak powinien znać, bo jeżeli nie zna, to jest jeszcze dzieckiem, jak powiedział jeden z uczonych. Taki zawodnik w drużynie to skarb, świetnie. No, ja nie wiem, no. My wiemy, my wiemy. Ja wtedy żyłem, a zapomniałem. Na konto drużyny niebieskich i prowadzą w tym momencie za nimi żółci 4,5 tysiąca, a potem zieloni 4100 zł. Ja nie wiem, jak się potoczą losy dalej tego 14, etapu, nie, 16 wiek. Przywileje szlacheckie. Koniec Polski, XVI wiek. Wtedy zaczęło się dym. Witamy po przerwie w awanturze o kasę. Za chwilę witam. Dowiemy się, jak potoczą się losy Kubanok. Tego etapu. Prowadzą niebiescy 6400 zł na koncie, za nimi żółci 4,5 tysiąca i zieloni 4100, a więc różnice miałem są przywileje? Ja byłem chłopem. Grę, więc każda jeszcze drużyna ma szansę na wygranie pierwszego etapu. 5 pytań do jego końca. Kategoria anatomia człowieka. Oho! Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Zieloni 400. Zieloni 400. 500. 500 rzuci. Niebiescy 600. 600 proszę. 600 po raz drugi. 600. Łaznym byłem. Sprzedam. On ba bank krzyknął? Ułamek sekundy za późno. Chyba farta. Niebieskim tę odpowiedź pan Marek trochę za długo się zastanawiał. Dwa bank na taką kwotę. Następnym razem pewnie pójdzie lepiej. Neuroniarz. Półtora w tego pytania. Ja psony neuroniarz. Nazywa się mocna błona łączno-tkankowa pokrywająca kości. Co? Jest to kostna. Pani Marianno. O kostna uważam. Pani przed chwilą zapytała, kto kupił to pytanie, tak? Słucham. Pani przed chwilą zapytała, kto kupił to pytanie. Tak, bo ja nie... Bo... Tak szybko szło, że pani się nie zorientowała. Ale kapitan się. Wszystko wie. Kapitan kupił tak? Pani to pytanie i odpowiedź to... Błona pokrywająca... Łączno-tkankowa pokrywająca kości. Uważam, że jest to kostna. A jaka jest odpowiedź? O kostna. Tak jest! Według mnie łokieć. Aha.
łokieć. No proszę, jaką mamy mocną drużynę. 1500 wędruje teraz na konto niebieskich. Ta babka to Joe Biden? Nie, ona jest młodsza o 100 lat. 4000 i 3700 zieloni. Kolejna Jezus. Szansa na pieniądze. Co ty piszesz? Tym razem mam dla Państwa film polski. O jest. Córka Sleepy Joe. Niebiescy czysta. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham. Assassin Brotherhood. 400, 500, 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 niebiescy blok. 1400 zieloni, 1400 poraz, 1500 odrzutów. Na pogrzebie byłeś? Ty, oni top 1, jak odpowiedzą. I uwaga, żółci grają wabank. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, obejmą prowadzenie w grze, będą mieli 6700 zł. Jeżeli nie, to będziemy musieli ich pożegnać. A ja dziwię się niebieskim, bo niebiescy spokojnie w tym momencie mogli wszystkich zablokować i grać dalej. No fakt. Gromadzić pieniądze i zmierzać do zwycięstwa. A tak. Bloka mogli, kurde. To los jest niepewny tego etapu. Szansa dla żółtych. Przypomnę kategorię film polski. Jak nazywa się reżyser komedii Wabank? Juliusz Machulski. Żółci odpowiadają. Juliusz Machulski. Poszli wabank, tak jest. Wabank, wabank, dupę, wabank, 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 wabank. 6700 zł przychodzi na konto drużyny żółtych. Za nimi 500 zł mniej mają niebiescy. 6200, a potem zieloni 2100. Był ten odcinek, co Ibisz pyta, co to jest heszka w meszka? No i trzeba powiedzieć, że tu niebiescy troszkę się zagapili w licytacji. Mieli ogromną szansę cały czas prowadzić. Wykorzystali to żółci. Takie są prawa gry. Ale co ty piszesz? On się nie będzie pytał, co to znaczy heszkę w meszkę, bo on wie. Kategoria. O, mitomania. Mitomania, zapraszam mitomanów. Amon Ra, łączmy się. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa. Zieloni 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400, głośniej proszę. Żółci 500. Żółci 500. Niebiescy 600. Co? 600 po raz drugi, 600 po raz. 700. 900. 900, tak? 900. 1000. Oko mi się podwinęło. 1100 po raz drugi. 300. Żółci 600. O kurde, jaka agresywna gra. W pierwszym etapie. Ja pierdzielę. Nice. Czyli zablokowali przeciwników. Na szybko, ale wiemy, że umieją. Będą mieli aż 8100. Jak nazywała się matka Dionizosa, boga wina? Hera? Nie. Jak Hera nie? Matka Dionizosa, nie, nie Hera. Gocha. No jak gocha? Czyli to był ten... Jak nie Hera? Greckie, greckie. Geanie, geanie. Czy on był bogiem starym, czy to była Rhea? Nie, nie. Nie, nie był starym. Odpowiedź był. Ale on został zjedzony przez tytanu. Nie, podróżowy. Chcielibyśmy kupić podpowiedź. Hera, koka albo hasz? Za 800 zł. No ale panowie mają na koncie... 400, no tak. To jest max. Jeżeli nie odpowiemy, to... Za ile oni chcieli kupić? Muszę lepiej zostawić. Lepiej zostawić i ewentualnie przeciwko. Do 800 to mają 400. No dobrze, za 400. Udało się. Proszę bardzo, a więc żółci kupili podpowiedź za 400 zł. Jeżeli się pomylą, odejdą z gry, bo to jest wszystko, co mają. No i co, Hera czy nie? Na pewno Selene, będzie Hera w tym. Melisa, o kurde, ja! Semele, Salmakis. Ja pierdzielę, nigdy tego w dupę nie słyszałem. Żadne, znaczy Melisa. Dupę, to jest herbata. Co to w dupę jest? Słyszałeś o herbacie Zeus? Ares? Nie, więc nie Melisa.
Salma se... Delma w dupę, ja pierdzielę. Selenę nie. Selena. Salmonella. Nie mam pojęcia, nigdy tego nie słyszałem. No Dionizos to jest Gragas. Mortadela. Żółci odpowiadają. Nie jesteśmy do końca pewni, ale wydaje nam się, że będzie to Semele. Czy to jest odpowiedź? Tak. Jak by odpowiedzieli niebiescy? Niestety nie wiemy. Zieloni? Wydaje nam się, że Selene. Mistrzowie? Łukaszu, no, taniec. Nie wiemy. Semele. A, dobrze powiedzieli. Ja pierdzielę, ty Semele? 700 zł trafia na konto drużyny. Ale z dupy. Którzy prowadzą za nimi niebiescy 5000 zł. W życiu tego nie słyszałem. Na razie zieloni 1800 zł. Dwa pytania do końca tego etapu. Achao nas z Zeusem dymała się na boku i zrobili Dionizosa. Kumasz to? XD. Kategoria podpowiedź. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i teraz mogą państwo kupić podpowiedź. Słucham propozycji. Semele. Słucham państwa. Na Olimpię to normalny dzień z Zeusem. Nie jest czysta? Jak on był furasem, on się zmieniał w konie węże, dymał baby tak. Furas. Femboy Friday, Huras, Thursday. Udzielam upomnienia zielonym, następnym razem Geige Monday i tak dalej, nie? Dwa pytania do końca tego etapu. Upomnienia oczywiście udzieliłem za bierność licytacji. Co ty gadasz? To są różne Dionizosa... Świat polityki. Te, jak to się nazywa? Genezy? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Rzuci 300. Rzuci 300. 300 po raz. 400. Mam 400, proszę. Zieloni 500. Mam zieloni 500. 600. 600 rzuci. 700. 700 niebiescy. Zieloni babank. Babank zieloni. Trzeba. Aha. Zieloni do babank. Puli pytania 2900 zł. I albo odpowiedzą, odpadną. Tyle będą mieli, albo zakończą grę. Odpadną. Świat polityki. Odpadną. Dedek. W którym mieście znajduje się siedziba... Jezu, Rady nie było do... tego. Ty, dobra. Bruksela, ty. Ale my gadaliśmy kiedyś Bruksela i to nie była Bruksela, tylko to było co? Wtedy, co to było? Pamiętacie? Też coś z Unią. Czy chyba, że Rada Europy to nie jest z Unii Europejskiej. Z czego to ma być dupa? Co to niby jest Rada Europy? To jest Unia. To musi być Bruksela. I znowu będzie jakieś gówno, w sensie tego. Jakieś miasto, że nikt o nim nie wie. Jakieś jądrowice zapieprzone. Zobaczysz. Europy. Strasburg? No tak, Quinto, bo wtedy było... Bardzo podobne pytanie. Ja mówiłem Bruksela, a było jakieś inne. Nie pamiętam co. I zobaczymy, jak tu będzie Bruksela, to jest to drugie pytanie. Ale nie wiem, co tu będzie. Zobaczymy. Wtedy był Strasburg? Może no. To teraz Bruksela, tak? Odpowiesz? Dobra, odpowiadamy. Proszę. W Hadze. Co? Co na to niebiescy? Bruksela. Gdzie? W Brukseli. Żółci? Strasburg. Tak jest, Strasburg. To jest to samo, to musi być to samo. Ja? Niestety. Sranie w banie, luj. Mówiłem, że odpadną. Nie udało się. Zieloni kończą grę, nie mając pieniędzy na koncie. Bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy państwu. Brug.
A w Brukseli jest co? Jak tam jest Rada Europy, to co jest w Brukseli? Parlament? Co jest w Brukseli? Tak, tak więc Quinton, pozostały nam dwie drużyny. 6700 mają żółci, niebiescy 400, a w puli do następnego pytania przechodzi aż 2900 zł. I obie drużyny oczywiście jest będą nic. Miały teraz chęć przejąć całą Aha, pulę. Czyli jak będzie pytanie, gdzie jest nic, to Bruksela, tak? XD. I od tego będzie też zależało, która wejdzie do finału. Ostatnia kategoria w tym etapie. Tak? Komisja Europejska gdzie jest? Ja wszystko uwierzę w Brukseli, mam w dupie. Nie wiem. Literatura polska. Gramy, dobra. Co? Rozpoczynam licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. Babank niebiescy. Rzuć, 400 chłop krzyknął? Kto krzyknął 400? Ja muszę powiedzieć, że być może pomieszały mi się państwa głosy, być może w jednym momencie krzyknęliście tak na wszelki wypadek. Panie Krzysztofie, tu był Wabank. Tam też. Sprawdźmy, tak, sprawdźmy jak to było, żeby nie zrobić żadnego tak, błędu. No. Słuchaj państwa, rzuć Wabank! Rzuć 400! Dobra, skip żółtego, ty chłop, co on w dupę? Tak żółty więc jak skip. Widzieliśmy, żółci pierwsi krzyknęli 400, potem dopiero w trakcie okrzyku żółtych niebiescy wabank. Natomiast chciałbym wszystkim wyjaśnić, że my zawsze patrzymy na... On nie krzyknął 400, tylko jakieś... Co to? To nie było to. Na to, kto pierwszy zacznie krzyczeć. Bo na przykład niebiescy trwa dłużej niż żółci. Ale prośba też do niebieskich jest taka, żeby państwo również mówili kolor. Tak. Bo teraz było tylko wabank. A więc żółci 400! Skam! Zablokowali niebieskich. Niebiescy już nie mogli tych 4100 zł przelicytować. Przypomnę kategorię literatura polska. Skam! Jak ma na imię Bohun, bohater ogniem i mieczem? Bohun ma na imię... Nie aktor, nie Jurij Domogarow, tylko filmowy Bohun. Andrzej Bohun. Nie, Andrzej. Nie. Mam na pytanie. Odpowiedź mi, nie? Mam wiesz, jak odpowiedź. Nie Andrzej. Może. Ale gdzie może przyjmiemy to? Może skorzystajmy tą podpowiedź, co? W tej chwili. Bo teraz to jest przejść albo nie przejść. Dokładnie. Oni mają podpowiedź? Co? No dobra. Wasili? Nie jesteśmy pewni, chcieliśmy skorzystać z wygranej wcześniej podpowiedzi. Ja tylko wytłumaczę najpierw, co teraz się dzieje. Otóż, jeżeli żółci odpowiedzą prawidłowo, wejdą do finału, mając na koncie aż 9800 zł. Jeżeli natomiast nie odpowiedzą, to Jurko? W finale powitamy niebieskich. Co to jest za imię Jurko? No i byłoby tak więc od czego to jest? Wszystko zależy to jest zdrobnienie Jurko, to od Jurek? Oczywiście mają panowie prawo w każdej chwili wykorzystać podpowiedź. Jurek. Proszę, oto cztery warianty. Sasza, ty jest Jurko, Jurko, Misza, Iwan. Jurko, Bohun, Sasza, Sasza, Jurko? Misza też nie, Iwan. Jurko? Iwan, Jurko? Jurko? Iwan Groźny. To był Ukrainiec. Jak Ukrainiec? Tatar. W tekście nie ma imienia, tylko jest samo Bohun. Nie, co? Sasza Bohun? Sasza. Aleksander to Domogarów. Kozak? Może być i Kozak. Ale to ja bym powiedział, nie wiem. Jak? Iwan. Iwan Bohun? Ale nie wiem. Nie, ale... Kozak to Ukrainiec? No nie wiem. Kozak to Kozak. Tego na siebie. Czas minął, panowie. No cóż, masz grę Kozacy, a nie grę Ukraińcy. Bohuna się jakoś nikt z nas nie wczytywał. Każdy jest równy. Bohun było w lekturze, ale stawiamy na Jurko. Co na to niebiescy? Nam się wydaje, że to jest właśnie to imię. Tak jest! Jurko. Nie,
Co to było? Jurko imię. Ciekawe, Jurko. Na konto drużyny żółtych, ale zacznijmy od pożegnania niebieskich. Bardzo byliście państwo sympatyczną drużyną. Dziękujemy, wygraliście. Cześć, że u mnie na wsi jakaś Ukrainka. Czekaj. Jakaś Ukrainka bombę na przystanku i saperzy przyjechali to rozbroić? 1900 zł. Co? Natomiast ale to była prawdziwa bomba? Mimo początkowych niepowodzeń. Przecież byłby news jakiś, daj link do jakiegoś, przecież jakby... Przecież to byłoby na pewno, chociaż w lokalnych mediach. Co ty opowiadasz? Daj link. Żółci grali bardzo konsekwentnie, zdobywali pieniądze i dzięki temu są w finale z kwotą 9800 zł. Gratuluję. Monika Bu. Dwa H temu, ale ty myślisz, że 2H temu nie byłoby w tym? A co? Dobra, dawaj newsa. Bardzo konsekwentną, dobrą grą zapewnili sobie miejsce. W finale mają na koncie 9800 zł. Panowie, powiedzcie, kto zebrał drużynę? Tak, Sangno. Myśmy się dobrali tu na miejscu. Każdy przyjechał osobno, tak? Tak, tak. Panie Bogdanie, pan wpisał w ankiecie żeglarz. Tak, tak dokładnie. To znaczy, żegluje pan zawodowo? Co ty gadasz, Łukasz? Zaopatrzeniowiec, ale... Dla chleba, ale każda wolna Betlejem. Chwila jachty. Znaczy, i ścigam się na regatach i buduję łódki, no i pływam do pil. Kapitan... Jak się nazywał ten film? Kapitan jaki? 1800 na początku gry, mistrzowie 10200. Co nasi mistrzowie sądzą o żółtej drużynie po pierwszym etapie? Jaki nie kapitan bomba, ja pierwszy. Chodziło o rozpoznanie przeciwników. Mieli za to bardzo imponujący filmik. Kapitan Morgan. Wchodzimy do finału z bardzo podobną pulą pieniędzy, więc myślę, że będzie bardzo, bardzo wyrównana gra i chyba może się wszystko wydarzyć, naprawdę. Tak jest, tylko 400 zł różnicy. Witamy mistrzów w finale. Pieprzyś tego kapitana. No. Kulawo nogi. Kapitan kulawo nogi? Co to w dupę jest? Film o. Światowy. Kapitan bomba. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Rzuci 300. Rzuci 300. 400. 400 mistrzowi. 400 po raz drugi, 400 500. Po raz. Mam 500. 600. Mam 600. 600 po raz drugi, 600 po raz trzeci. Łatwo. Łatwo na żółtku. 100 zł twój tego pytania. Odpowiadają mistrzowie. Film światowy. W którym kraju znajduje się słynne studio filmowe Cinecittà? Odpowiadamy. Tak. We Włoszech. Tak jest! Aha. 1100 zł przechodzi. A jakie filmy nakręcili? Te słynne Włochy. Mistrzowie mają 10700 zł, a rzuci 9300. 5 pytań PH. Do końca gry. Aha. Batmana. Jak gladiatora w dupę. Rozmaitości ze świata. Kamasutra, taki dramat. 200 zł od każdej drużyny i słucham. Piszemy 300. 400. To nie jest dramat. 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci. Dobrą taktykę mają mistrzowie, skipnąć pierwsze trzy pytania i dopiero potem grać. Rozmaitości ze świata. Bo. Z kim byli w toilet? Baba Kamień.
pianista z Płocka. Z folkloru którego kraju pochodzi ten utwór? Pacanów. Słowacja? No tak coś. Proszę bardzo. No jesteśmy prawie pewni, że przede wszystkim ze względu na język, tudzież skoczną melodię, jest to Czardasz, a więc Węgry. Tak jest! Okej. Okej, dobra. Przechodzi na konto z Węgry. W tej chwili 9600, ale Polak, Węgier, 10400 zł. Pan Marek jest lingwistą. Panie Marku, jakie pan zna języki? Czy, no, węgierskiego akurat nie znam, aczkolwiek jest to tak charakterystyczny język, zresztą nie z naszej grupy ogólnej, europejskiej, że ciężko go pomylić. Natomiast niemiecki, francuski, włoski, rosyjski. Próbuję bezskutecznie na razie, ale próbuję się nauczyć szwedzkiego. Sigma. Brawo, tyle języków. A jak no i łacina. Łacina. Tak z łaciną? Łacina, tak, łacinę miałem w ogólniaku, potem na studiach, także łacina. Panie Marku, jeszcze nie mieliśmy zapowiedzi w języku łacińskim, przerwy reklamowej. Bardzo proszę, do tej kamery, która jest przed panem. Ty, ale musimy wygrać, to co powiem. Proszę poprosić, żeby widzowie byli z nami po niej. To znaczy, będzie problem, bo w tamtych czasach nie było reklam. No, może na przerwę zaproszę. To reklama może być po polsku albo na przerwę, dobrze. Dobrze. Ad nunc ad intervalum invito et post... Interwalum ad avantura o kasę invitatem. Ty, ciekawe to brzmi. Trochę jak włoski. Wymyślił co, to? Invitamus ad... Batalia pro pecunia, awantura o kasę, vos. Vos? Pan Marek z drużyny żółtych przywitał pana. A on serio mówi po łacinie? Ktoś wie? Czy on skamuje? Ty, łatwo to brzmi. Łacińskim. Po przerwie w naszym programie trwa finał. Prowadzą mistrzowie. Trudno jest nauczyć się łaciny? A żółci mają 9600, tak więc jeszcze nie wiemy, co się wydarzy, kto... Tylko starzy ludzie używają słowa ogólnie, jak w odniesieniu do liceum. No ogólnie, jak się kiedyś mówiło, na prąd się mówiło światło i tak dalej, nie? Wygra program na auto, automobil. Bo mistrzowie mają szansę po raz ósmy zasiąść w loży mistrzów, a na mistrzostwo mają również szansę żółci. Losuję kolejną kategorię. Dalej mówisz światło, bo jesteś staruchem, tak jak ja, i też mówisz światło. Civis... Pacum Parabellum, no, to znane. Ale jakie... Ty, da się nauczyć tak, żeby normalnie po łacinie streama prowadzić, tak o? Literatura polska. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. 400. 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci. Ty nie. Aha. Nie, tequila. Wszyscy mistrzowie czuli respekt przed żółtymi i starali się zachować przewagę i wygrać program i zapomnieć o całej sprawie. AI? Zobaczymy, 700 puli. Będzie tak prosto. Jeżeli żółci odpowiedzą, wciąż będą jeszcze na drugim miejscu. Co Trojan, przepraszam. Nie lubię literatury polskiej. Jakie psy występują w tytule powieści Waldemara Łysiaka? O Jezu, o najemnikach. Nie, to książka o najemnikach. Jamnikach? Nie. Emotka? O Jezu, poczekajcie. Kończę. I piszlika. Ale to wygląda identycznie jak wabank w dupę, no. Na czacie nie będzie różnicy. Za 100 zł gram o 700. Zapytajcie, może. Czy moglibyśmy kupić za podpowiedź? Za małe to jest, tam nawet nie widać na dużym kciuka, a co dopiero na małym. No za 200. Proszę. No zobacz. W sensie emotka ogólnie zarąbista, nie? Ale nie będzie widać. Nie zaszło ci. Milczące
złe, dzikie, wściekłe. Wściekłe psy to jest fantastyczne. Wściekłe psy. Dzikie psy. Wściekłe psy. Zmieni się to albo dzikie, albo wściekłe, słuchajcie, jedno z tych słów. Wściekłe psy. Dzikie psy. Dzikie psy. Strzał. Nie ma. Nie pamiętam ich właśnie. To wiatr. Tequila Classic. Ten mem jest piękny. Do odpowiedzi chciałem wyznaczyć Bogdana. Dzikie. Wściekłe. Mistrzowie? Sądzimy, że też dzikie. Milczące psy. Aha. Powieść historyczna, milczące psy. 700 zł przechodzi do puli następnego pytania. Trzy pytania do końca. Żółwci mają 9000, a mistrzowie 1100 zł więcej. Jak to kaucy, ile żeby wyjść z więzienia? Zależy, ile bisz chce. O! Czarna skrzynia. Przypomnę. Dziadek, kiedy skończysz to DLC? Wiedźmin w takim tempie to będzie koniec lipca, ale następnego. Nie. Mają szczęście do czarnej skrzyni wiele razy. Przed Wiedźminem. Assassin, DS3, Assassin. Coś jeszcze miało być. Poślizg 3-miesięczny. Już licytowali. Co tam było, mistrzowie, powiedzmy, żółtym? Dwa samochody, dwa razy po 10 tysięcy, raz 5 tysięcy i dwa razy po złotówce. Ale pamiętam. Co dzisiaj będzie? Nie wiemy, czarną skrzynię licytujemy, podobnie jak pytanie. Assassin 2K25? No nie. Jest już czarna skrzynia, biorę po 200 Pani złotych Natalia. Każdej drużyny i słucham panu. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. 400. 400 żółci. 500. 500 mistrzowie. Pas. No nie ma co, no dobrze robią. A czy było blisko, ale mistrzowie by do odciny lecieli. Co tam jest, dowiemy się po zakończeniu gry. 700 zł przychodzi teraz do puli następnego pytania. Trzy pytania. Nie Natalię, tylko czarną. Nowa część? Kiedy no? O kurde, ty nowy Assassin za wychodzi. Kiedy on ma być? Kategoria ciekawostki. Nie no, wakacje licząc od końcówki lipca, no. Rozpoczynam 300. Licytację i biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Żółci 300. Żółci 300. 400. Mistrzowie 400. 500. 500 żółci. 600. 600 mistrzowie. 600 po raz drugi. To prawda, Rukaszu, no. Mistrzowie mega fartowni, ale ile razy oni farty już przeżyli tego, gra, nie? Dlaczego pan nie licytował? No te ciekawostki mogą być bardzo zdradliwe. A listopad? Można się, że tak powiem, wkopać. No można, ale też u nas nie ma kar za złą odpowiedź. A poza tym... Demonix. Może nam się uda i to przejdzie do następnego... Aha, dobrze. Może. Ten przedmiot, minuta na zastanowienie się. Ma cenę. Nadaremno. A tak to można? No nadaremno. W sensie... A dobra, co to jest, powiedz? Otwierasz do piwa. Ty, tak szczerze, co to może być? Łyżka? Do kawy... Ej, coś do kawy? Ale jak do kawy? Czapka na żołądź. Co ty? Nie. Co ty ćpunia? Jest to do odlewania. Do odlewania kul. Do odlewania kul? A załowiu? Nie ma bata, że to jest do tego. Co ty pieprzysz? Aha. To nie są. To jest coś czarnego, to jest smoła. Albo wosk to jest. Wosk, to jest dolania wosku. W te. Andrzejki. Tak. Ej, Andrzejki, ej, Andrzej. Tak. Ej, pamiętasz to święto Andrzejki? Co to w ogóle za święto Andrzejki? W sensie... Co to jest za święto? I czemu w szkołach robili Andrzejki, a nie robili Halloween, bo jest pogańskie? Odpowiedz.
Dzięki Skylark i Czarny Harambe. I tam. Możesz podać trzy cechy RB, które wyróżniają go na tle innych streamerów? Nie. Witam, Czarny Harambe, witam. Nie wnikam, ja też nie. Czekaj. Tak, to jest wóz. Odpowiadamy. To nie jest ugaszenie świec. Ja. Myślimy, że jest to chochelka do wróżb. Do lania wosku. Nie ma bata, że jest. Czy żółci by się zgodzili? Widzieli panowie ten przedmiot na monitorze? Trudno powiedzieć, co to jest. Jakaś miarka ewentualnie. To ciężko powiedzieć. Czy któryś z panów był ministrantem? Ja pierdolę. Ja serio, do gaszenia świec? Krótko. To jest do gaszenia świec. Pogania. Jak życzyli sobie żółci, pogania. 1800 zł przechodzi do puli następnego pytania. Dwa pytania do końca gry. Rukaszu. I obie drużyny mają jeszcze szansę. Ale to oznacz widza, który o to prosił. Skylar. O, oznacz go. Bo on o to prosił. Kategoria anatomia człowieka. No i teraz Skylark, masz info. Rozpoczynam licytację. Co do gaszenia świec, jak to się nazywa? Świecodusiciel, coś takiego, nie? 200 złotych od każdej drużyny i słucham panów. Mistrzowieczysta. Za banki. Rzuci na banki. O! O kurde. Ale zagrywka żółtych. O ja pierdziele, nice. Ale to było sprytne posunięcie, o ja pierdziele. No, co prawda szybko pan powiedział wabank, ale to jak wystarczy, czemu? Bo jeżeli odpowiecie prawidłowo, będziecie chyba, że prowadzić grze, mając dorzuci. 10 200 zł na koncie. On dorzuci na jeżeli pewno. Jeżeli wam się nie uda, zakończycie grę. Panie Marku, gratuluję. Mała jest różnica, mistrzowie są długo, dorzuci. Ale oczywiście licytacja to za mało, jeszcze potrzebna jest dobra odpowiedź na pytanie. Który z panów interesuje się anatomią? Nasz kapitan. Panie kapitanie, pan się wszystkim interesuje, widzę. A jest to pan nauczycielem angielskiego, ma pan jakieś inne zawody jeszcze? To znaczy nie. Ja po prostu byłem w klasie biologiczno-chemicznej w ogólniaku i tak... Ogólniak. Zainteresowanie jeszcze stamtąd idą. No oby teraz wystarczyło. Ale dodatkowo muszę się pochwalić, jestem przy okazji instruktorem ZHP i przy okazji również ratownikiem medycznym, może to dlatego tak jakoś. Dzięki bardzo, 30 lata, witam. 34 lata, Bartek. Głosiłem się, Bartek. Oto pytanie. Który hormon jest odpowiedzialny za rozwój pierwotnych i wtórnych cech płciowych męskich? Testosteron. Jak nie, to kogoś pobije. GTA. A może dlatego, że mam za wysoki testosteron i chcę kogoś bić. Jestem agresywny. Na pytanie, jest to testosteron. Tak jest! Dorzuci na stówę. Dorzuci na 100%. A więc 10 200. Cześć, senpai. Chciałbym zostać streamerką. Obejmują prowadzenie. Chciałem zostać streamerką. Ale nie mam karty graficznej. Czy mógłbyś kupić mi? Nie. Złotych. A więc to jest ogromna szansa dla żółtych na zwycięstwo nad naszą drużyną mistrzów, którzy już zasiadają po raz siódmy w swojej loży. No byłoby to ogromne zwycięstwo i wielki sukces, och, ale czy kup, tak się stanie, kubica? Zobaczymy za chwilę. Losuję ostatnią kategorię. Dobra, kupuję. Jaką? Mogę ci kupić GTX 660. Ile chodzi? Kategoria historia sztuki. Tylko tyle mogę sobie pozwolić. Kurde, oblałem się? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Ktoś mi chyba postrzelił. O kurde, dorzucił, mówiłem. Mistrzowie 300. 400. 400 rzuci. 500. 500 mistrzowie. 500 po raz drugi, co się dzieje? 600. 600 jest? 600. 600 po raz drugi. 600 po raz dwa. Przysięgam ci, że ci mistrzowie mają dosłownie od chyba 7 albo iluś odcinków więcej szczęścia niż rozumu. Jak jeszcze raz ktoś ich pochwali na czacie, to ci uszy urwę. Chłopie, który oni raz wygrają fartem? Jeżeli wygrają oczywiście, ale jeżeli wygrają, to... Ile razy?
Dosłownie oni jeden odcinek wygrali albo dwa normalnie. Boże, jakie tu hedy. Panie Marku, czy pan słyszał, że dorzuciłem do puli 1500 zł? Tak. Wziął pan to pod uwagę, tak? Tak. W porządku. To mnie uspokoiło, bo wydawało mi się, że pan tego nie usłyszał i dlatego pan nie licytuje. Nie, mnie oszołomiła kategoria. Rozumiem. Jaka był pan kategoria? W stanie oszołomienia w trakcie licytacji. Tak. Szok. 10... Napisz szok. To on. 1800 zł, tyle mogą teraz wygrać mistrzowie, ale jeżeli im się nie uda, to... No nie tak. O, tak. Szok. Tak, szok. Zobacz. O, zobacz. Widzisz ten łeb? Będziemy mieli nowych mistrzów. Drużynę żółtych. Szok. Z którego kraju pochodził malarz Diego Velázquez? Włoch, na stówę. Zobacz, jak brzmi. Ty, albo z Hiszpanii. Nie, Diego w Hiszpanii. Zobacz, jak on się nazywa. Diego ma na imię, no w dupę. Jak z Austrii Diego? W dupę, Diego. Hiszpania. Corinthians. Mistrzowie mają taką metodę, że zapisują każdy swoją wersję, po czym porównują. Nie, wiesz, jeden. Zdecyduj się na któryś. Ja nie patrzę. Prawda, Łukasz, tragedia. Też nie mógł być. Znajdź się. Jego to polskie imię. Chcesz, panie? Może być jakiegokolwiek kraju hiszpańskiego. Hiszpania albo Brazylia, albo Portugalia, albo... Może być Meksyk. Może być Ameryka Południowa. Tak, może być. Cała. No właśnie, wszystko. Ale myślę, że to jest... Chile, Boliwia i tamte... Dobrze, Hiszpania, no. Odpowiadamy, panie Krzysztofie. Odpowie Bartek. Myślimy, że jest to Hiszpania. Jaka jest panów odpowiedź? Myślimy, że jest to Hiszpania. Nie myślimy, tylko odpowiadamy. Odpowiadamy. Hiszpania. A jaka była wasza druga myśl? Portugalia. Co sądzą żółci? Myślimy, że Portugalia. Portugalia. Tak nam się wydaje. Hiszpania! Yeah! Pieprzone w dupa. Ale oni mają farta. 50% było Hiszpania albo Portugalia. To jest już ósmy program, który zwyciężają mistrzowie. Po raz siódmy. Ale inżynier, oni nie są dobrzy, rozumiesz mnie? Oni mają farta. Dzielić teraz w loży mistrzów. Po raz ósmy zasiądą w następnym programie. Natomiast ja bym chciał bardzo gorąco podziękować drużynie żółtych. Naprawdę byliście panowie świetni i wychodzicie boli, z programu, ma bolet. Mając na koncie boli. 9600 zł. Co gratuluję. Ty? Świetna gra. Nie. Natomiast mistrzowie Awantura Kasę wciąż od tylu programów niepokonani. Tylko dzisiaj zarobili 10 800 zł. Natomiast we wszystkich waszych awanturach o kasę 112 100 zł. Witam, senpai. Dobra. I dwa samochody. Ciorna. Pozostaje jeszcze sprawa czarnej skrzyni. Przypomnę, 102... To są ci farciarze, którzy zawsze są w przeciwnej drużynie Mamona. 12 102 zł i dwa samochody. To jest majątek piszesz? Mistrzów zdobyty w awanturze o kasę. A dzisiaj ogórek, mam dla was ogórek. Wspaniały ogórek kiszony. No, należy się. Dla tego farta pieprzonego. Zapraszamy jaki do to? Mnie, jaka firma? Jeżeli chcą państwo awanturować się o kasę, przeżywać wszystkie emocje, tutaj z nami w studiu zapraszamy. Wyślijcie SMS pod numer 7643 w treści wpisując imię i nazwisko. Bolą mnie potężni mistrzowie? Posłuchaj. Co ty ma choć gadasz? Cały czas gadam, że farciarze. Ostatnio gadałem, że mi zaimponowali jedynie, bo ładnie grali, ale znowu przyfarcili i znowu straciłem wiarę w nich. Pieprzyć ich. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek.
Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę